ja w nawiązaniu do ostatniego kazania pastora Michała chciałam wam złożyć świadectwo funkcjonowania mojej firmy. Od 3 lat jestem właścicielką firmy sprzątającej. Wykonujemy usługę w bardzo dużej fabryce i generalnie to ja, wchodząc na teren tej fabryki, wnoszę tam Chrystusa, wnoszę tam światło. Ustanawiam w duchu rzeczy. Ustanawiam do tego stopnia, że kiedy jeden z kierowników, staraliśmy się o, żeby taki duży kontrahent zaczął współpracować z tą firmą. I on mówi, ale pani Ani, to nie ma opcji, tyle lat staraliśmy się, żeby chcieli z nami rozmawiać, nie ma opcji. Ja mam, jest opcja, wezmą od nas towar, będą brali, będziemy ich najlepszymi producentami i wszystko się ułoży. Oczywiście po kilku dniach dostałam informację z rodziny. Pani to jest, mamy, super, Bóg jest wielki. Ustanawiam w życiu moich pracowników dostatek, dobrobyt, to, że oni widzą. Przede wszystkim, bo wiadomo, czystość na firmie jest podstawą. Więc ustanawiam, że oni widzą, że ich oczy widzą, że dostrzegą rzeczy wcześniej, niż zanim się wydarzą, tak? I dzieje się to. Jeśli oni czegoś nie widzą, Duch Święty pokazuje mi to w snach. Ostatnio miałam właśnie taką sytuację. Miałam w nocy sen, że tam kierowniczka administracyjna wzywa mnie do siebie, zaprowadza mnie tam na jedno biuro, pokazuje mi, tu pani Ani, to brudno, tu brudno, tu brudno, tu brudno. Mówię, nie, na pewno tak nie jest. Rano wstaję, jadę do pracy, wchodzę, jak dziewczyny biuro posprzątały. Ja mam, dziewczyny, co to jest? Tu jest brudno, tu jest brudno, tu jest brudno. Ale szefowa, bo tak poszłyśmy, no. Hurtowo, poleciało. Ja mam, nie, nie mam. To my jesteśmy jakością, wnosimy jakość, widzicie wszystko, dostrzegacie wszystko. Skoro ja widzę, a zaczynałam w tej firmie jako, zanim ją przejęłam, zaczynam jako pracownik, zaczynam od szczotki. Płakałam, bo nigdy to nie było moje, bo moje sukiennictwo, moje zgotowanie to jest to, co jest w moim sercu. A mam firmę sprzątającą, więc Bóg jest dziwny. Ale i wspaniały jednocześnie, tak? Więc po prostu każdą rzecz, która dotyka mojej firmy, to moja firma jest świadectwem dla tej firmy, w której wykonujemy usługę. Do tego stopnia, że kiedy się modliłam, miałam pokazane rzeczy, że mam obsmarować wszystkie bramy wjazdowe do firmy i ogłosić, że żaden demon, żadna destrukcyjna rzecz nie przyjdzie do tej firmy. Powiedz, czym obsmarować, żeby nie było doczesne. Właśnie, nasmarowałam ręce olejem i wszystkie możliwe bramy wjazdowe do firmy, wszystkie szlabany, nieszlabany, pociągłam i wychwalałam Boga, uwielbiałam Go za to, że nic nie wejdzie do tej firmy, a wszystko, co wchodzi do tej firmy, przynosi tylko zysk, jak dla tamtej firmy, tak i dla mojej. I że jest to poszerzenie. Tak samo o zdrowie, czy kierowników, czy wszystkich innych, tak samo się modlę i ustanawiam. Ale wiecie co? Najlepsze jest to, że tak naprawdę nie przychodzę do nikogo z nich, ty wiesz, Bóg cię kocha i w ogóle. Po prostu modlę się i ustanawiam rzeczy, tak? A później po jakimś czasie przychodzi, ale dlaczego tak masz? Dlaczego kiedy jest trudno, wszyscy chodzą na spince, ty chodzisz i się śmiejesz i jesteś inna? Wtedy jest czas, kiedy po prostu mam tą możliwość, kiedy dopuszczą mnie do siebie, tak? I mogę im powiedzieć o Chrystusie, że tak mam, bo spotkałam Chrystusa. I wiecie co? To jest wspaniałe. To jest wspaniałe, jak my, świadcząc samym sobą, będąc zdeterminowani, skupieni na wszystkim, to my swoją postawą przede wszystkim świadczymy Chrystusa. Nie, że będziemy kogoś tam bić Biblią po głowie. To nie jest to. Samym sobą. Świadectwem Chrystus w nas. Nadzieja chwały. To jest świadectwo dla ludzi w firmach, tak? Dziękuję.